Zobaczcie, taka kolorowa, pyszna sałatka makaronowa dla Kacperka z okazji urodzin. Witam serdecznie, dziś zrobimy sobie sałatkę urodzinową dla Kacperka, bo mój syn będzie miał 2 latka, więc zrobimy sałatkę. Co potrzebujemy? Z takich głównych składników to potrzebujemy makaron w kształcie ryżu i mam go tutaj 250 gramów. Po ugotowaniu jest tego więcej, opakowanie miało 250 gramów. Do tego dodajemy cieciorkę, 250 gramów. Jest to konserwowa cieciorka. Do tego dodajemy wędlinę. Wędliny mamy 300 gramów. Wędlina jakaś miękka, żeby to się fajnie jadło. Następnie mam tutaj ser natan, pokroiłem również taką drobniejszą kostkę, również mam go tutaj 300 gramów. Mam tutaj też połowę ogórka szklarniowego i też pokroiłem go sobie właśnie w taką drobniutką kostkę. Wszystko jest w takich samych mniej więcej wielkościach, żeby to właśnie miało podobną strukturę. Mam tutaj też jedną czerwoną paprykę, też pokroiłem tak drobno. Mam tutaj groszek konserwowy, zielony, 140 gramów i on jest taki drobniejszy. Chcesz groszku troszeczkę? No, twoja sałatka, twój groszek, trzymaj. I dodaję ten groszek właśnie. Mam tutaj również 50 gramów oliwek czarnych, drobno pokrojonych. I trochę natki pietruszki, też drobno pokroiłem. Bez cebuli się nie obędzie, u mnie połowa czerwonej cebuli, nie za dużo. Nie dodaję pomidorów, żeby ta sałatka po prostu nam się nie rozjechała. Na razie sałatkę odstawimy, zrobimy teraz sobie do niej dressing. No i teraz robimy sos, który połączy nam te wszystkie składniki. Mam tu jogurt typu greckiego. Dodaję tutaj 3 łyżki. Do tego dodaję majonez. 2 łyżki. A, może też 3 łyżki. On ten majonez to wszystko ładnie zwiąże. Warto tego dodać trochę więcej. Do tego 2 ząbki czosnku, nie więcej, to nie ma być jakoś mocno czosnkowe. Ale tak można to zaakcentować tym czosnkiem. Ok. Płaską łyżeczkę soli. Później jeszcze można dosolić, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak, zobaczymy jak to będzie po prostu smakowało. No i 1/3 łyżeczki pieprzu. No i wszystko zwieńczy musztarda miodowa. 2 łyżeczki. Ona jest bardzo przyjemna, delikatna. Tak? No i musimy to wszystko wymieszać. Gotowe. No i biorę teraz sałatkę. Dodaję nasz sos, który tutaj połączy wszystkie składniki. No okej, okay. No i mieszamy. Wszystkie składniki, musimy teraz dokładnie to wymieszać. Ty masz tam swoją sałatkę, tak? Zostaw, zaraz to zaraz zrobimy. Zaraz dostaniesz. Tak, synku, widzę. Poczekaj chwileczkę. No i zobaczcie, kolorowa, urodzinowa sałatka prawie już jest na ukończeniu. Dam tylko spróbować solenizantowi. Kacperek, spróbuj. Co, dobra? Powiedz głośno. Dobra? No powiedz, dobra?
No jak Kacper mówi, że dobra, to wiadomo, że dobra. Okej, okay, to się cieszy. Dobra, super. Tata jeszcze też spróbuje, bo może trzeba dodać trochę soli jeszcze, zobaczymy. Sałatka znakomita, serdecznie Wam polecam i do zobaczenia. Zobaczcie, tak się prezentuje. Zobaczcie, taka kolorowa, pyszna sałatka makaronowa dla Kacperka z okazji urodzin. Polecamy i życzymy smacznego. Do zobaczenia. Coś jeszcze? Już dostaniesz, że tatę masz.